Cześć i czoła, moi drodzy, w kolejnym filmie Zielonego w Ogrodzie. Dzisiaj kolejny przegląd ogródeczka. Zaczynamy od truskaweczek. Ja wiem, że na waszych lokalnych ryneczkach te truskawki z upraw już są. Ja sam nawet takie nabyłem, ale te są moje. Okay. Widzę, że pojawiła się mszyca, więc dzisiaj będzie wykonany oprysk na tą mszycę na truskawach, ponieważ tam, gdzie jest mszyca, tam jest potem, tam są potem rówki, tak? Więc zrobię sobie oprysk elegancko. Tutaj moje ogórasy. Całkiem fajne, zdrowe, nic na nich nie ma. Idziemy dalej. To jest skromna, ale dosyć niedawno wysiana fasola szparagowa. Już jak widać, troszkę podjedzona. Następnie rozrastająca się w gigantycznym tempie i rozmiarach cukinia. To widzimy. Następnym elementem programu jest szpaler kopru. Dosyć wolno on startuje, ale też wolno został przeze mnie wysiany. No i przechodzimy dalej. Fasola. Jaś. Dzisiaj będę starał się do góry po tym trzepaku przerzucić siatkę i ją tutaj jakoś może zakotwić, żeby ona miała się po czym piąć. Może nawet wam to nagram. Zobaczymy. Ale na razie całkiem sympatycznie sobie radzi ta moja fasola. Tu jak się obrócę, to są moje maliny, które o, tutaj mnie nawet jedne zaczepiają. No i chyba coś z tych malin będzie. Lecimy dalej. Bo tutaj już się zielenią w porannym słońcu porzeczki czerwone. Mimo że jeszcze są zielone. Lecimy dalej. Dalej mamy kolejne maliny. I tutaj chyba też się całkiem spoko coś tam uda z nich zebrać. Potem agreścik. Agreścik jest super. Lubię go za jego cierpkość. No i co? Idziemy dalej. Mój staw na koniec maja prezentuje się następująco. Jest pięknie porośnięty. Ryby nawet jeszcze są. Woda się leje. Zobaczmy, jak czereśnia. A czereśnia. Jak to czereśnia? Zobaczcie. Rośnie sobie. Tam kolejne. Może być całkiem spoko, ponieważ w tym roku w miarę szybko zdążyłem z opryskiem na mszyce. W tamtym roku się trochę spóźniłem i było mizernie. Po tamtej stronie jest jeszcze agrest. Tu są te agresty stojące. No i winogrono, które nie wiem, czy będzie owocowało w tym roku, bo to jest od mojego znajomego wsadzone. Nie widzę żadnych gron, które by się pozawiązywały. Tak jak chociażby na moim winogronie ubiegłorocznym. Znaczy ono ma już więcej niż tylko ubiegły rok, ale zobaczcie. Ostrości nie może złapać telefon. O, widać, tak? Coś tu się zawiązuje. Więc tak. No i tutaj
Tutaj zaczynają powoli piąć się pąki piwoni, a z tyłu piękny krzaczek borówy amerykańskiej. Ok, super moi mili, dzięki za oglądanie. W tunelu wieście mi są jeszcze pomidory, ale w tym roku to chyba nie będzie moja chluba, chociaż pokażę wam je w kolejnym filmie, więc trzymajcie się. Do następnego filmu Zielonego w ogrodzie. Heja.